właśnie rano. Ja już stoję w kolejce na statek. Jesteśmy oczywiście lekko spóźnieni i bardzo się spieszymy, bo nie możemy znaleźć tutaj dobrego dojazdu samochodami. Więc jestem sama, reszta pojechała szukać parkingów. Dobrze, że w ogóle zdążyliśmy. Wszystko na wariatę i na ostatnią chwilę. Miałam w planie być tu wcześniej i lepiej się przygotować, no ale niestety nie da się tak. No i jesteśmy na statku, na szczęście udało się. Jeszcze Jacek pojechał zaparkować jedno auto, ale już wszyscy jesteśmy z grubsza w kupie. Także idziemy siadać. Ale oni idą nie na ten statek! Ostrożnie. Thank you. Nie wychylaj się. Jezu, Oliwia, jaka ty jesteś wysoka. Patrzcie na mnie. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, Wodziu. Tak jest. Czemu ty go trzymasz? Dawaj. Zrobimy zdjęcie. Oliwia, stawaj z nimi. To jeszcze nie jest cała ekipa, ale... Super. Pięknie pozujecie. Tam nie byliśmy przy ostatniej naszej wizycie w zeszłym roku, bo wtedy płynęliśmy prosto na brać, nie? Zobaczymy, mamy tutaj tylko godzinkę, więc to nie jest jakoś bardzo dużo czasu, żeby się nudzić. Jakoś sobie ten czas zagospodarujemy. A ja że oczywiście. Oczywiście, wszyscy śpiący. No i dobra, dotarliśmy do wyspy Chwar, moi drodzy. Jesteśmy w miejscowości Jelsa, tak jak zresztą mówiłam wam wcześniej. No i wiecie co, na razie to mi się podoba, jest fajnie, kameralnie, egzotycznie, lekko. No tak
jest taki klimat typowo chorwacki. Typowego chorwackiego małego miasteczka. Zaraz się przejdziemy i pewnie będziemy sobie dalej te zdanie na ten temat wyrabiać. Na razie mi się podoba. Gromadzimy się przy ławce. Tutaj na tej wyspie będziemy tylko godzinkę. A potem płyniemy na brać. Władzio się wypiął na mamę. On ma lepsze koleżanki teraz, zobaczcie. Nie dziwię mu się w sumie wcale. Idziemy w stronę tego kościółka chyba, którego tu widać, który kawałek. Właściwie całe to miasteczko to jest tak, no jak widzicie, mała marina, jakaś promenada, główny plac, taki jakby starówka i kościółek zabytkowy. Fajnie, nie? I to wszystko chcemy nie zobaczyć i na razie mi się podoba właśnie, jest tak jest, klimatycznie. Jakieś stare kamieniczki, chyba nawet opuszczone. Takie Saint-Tropez. Tak, trochę Saint-Tropez rzeczywiście. I większe niż ta marina, to miasteczko na Braci, nie? Gdzie się dopływa statkiem. Aż by się chciało wejść w te małe uliczki między budynkami. Tam jest jakaś fajna promenada, widziałam, między palmami. Też byłoby miło się przejść. Żar leje się z nieba, jakby ktoś miał wątpliwości, to pytał mnie ktoś dzisiaj w komentarzach, ile jest stopni. Napisałam mu, że wszystkie, jak to ty mówisz. Bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Tak, idzie z Weronką. Weron. Jedyny minus, jaki na razie dostrzegam, to jest bardzo dużo, to jest duża ilość turystów, duża ilość ludzi. No właśnie z kościoła zrezygnowaliśmy, bo w sumie jest nas dużo, dzieci dużo. Zaraz się tam zamieszamy. Dzieci to w ogóle chyba te ikony mogą nie interesować. Także dajemy sobie spokój. Oczywiście wszechobecna lawenda i jej wszelkie pochodne. A i no to się chyba wybiliśmy już z tego starego, z tej starej części miasteczka. Chyba trzeba będzie wrócić w tamtą stronę jednak. Chyba tu nie ma sensu się zapuszczać. Ja bym poszła w stronę promenady, no. Przechodzimy dalej prosto. Chodźcie. Nie, to jednak nie ma promenady, jest po prostu ulica. Wyglądało to na jakąś promenadę. Słyszycie cykady? No to dawaj. No i jest park. Chyba nawet o nim czytałam. Zobaczcie, jaka palma. Gigantyczna. Dobra, przejdziemy się, czy czekamy na resztę? Dzieciaki wypatrzyły fajną huśtawkę. Aż weszłam w jakieś doły. No i zaraz zrobimy sobie pod tą palmą piękną fotkę. Czekajcie, niech sobie zrobią to zdjęcie już. Z tym dzieciom zdjęcie to jest po prostu, wiecie co? Dobry, Władziu.
jest ładne, miejscowość fajna, ale jednak trochę mi się to wydaje bez sensu przybywać tutaj na godzinę. I w sumie no, nie ma tutaj zbyt wiele do roboty, można po prostu usiąść, napić się kawy. No jest fajnie, ale nie wiem, czy wycieczka z dwoma wyspami ma jakiś tam większy sens. Kwestia wyboru. Tak, widziałam tą knajpkę, tam jest jakaś żela winnica, jakaś mała. A my już się kierujemy z powrotem na statek. Wysiądziemy, pewnie z godzinkę popłyniemy i będziemy na następnej wyspie. Zatrzymajcie się tu koło tego samochodu, złapiemy się wszyscy i dopiero pójdziemy dalej. Stoimy tutaj, nie podchodzimy do brzegu. No i właśnie ktoś bardzo mądrze wymyślił, żeby sobie podjechać na tą plażę po prostu taksą, czyli takim wodnym busem. Dobra, jedziemy chyba, bo zaraz zobaczymy.
A Klarusza idzie. To był dobry krok. Teraz pokażę przez okulary. Widzisz błędy. Tak, same 3 km kosztuje 20 kun, a nie wiem co z dziećmi, jak ona mówiła? 10. Czyli połowa, no to super. I nie musimy... Poczekaj chwilkę, dobra? I nie musimy godzinę tyrać tam, wiecie, do samej plaży. Najwyżej jak będzie trzeba, wrócimy sobie na piechotę, a przynajmniej w jedną stronę mamy do Zełba. Pierwszy numer. Jaki wilk morski? Mogu jasa, da. Może. Dziękujemy. Czekam na nasze dziewczyny, na Pawła, na Werkę. Gdzieś nam się podzieli, pewnie u góry siedzieli. Już wychodzimy z tej taksy. Już teraz wiem, że ma to większy sens niż spacer, te 3 km, tak jak szliśmy w zeszłym roku, bo jesteśmy, my przede wszystkim zaoszczędziliśmy dużo czasu i nie jesteśmy zmęczeni. Gdybym wiedziała, że tak to będzie rozegrane, to wzięłabym pewnie więcej rzeczy. Już widzę, że oj, dobra, są nasi. Czyli chyba jesteśmy w kupie. Brakuje Werki, Klary, Klara, Paweł. Jest Weronika? Jest, dobra. No i dobra, wchodzimy na górę, żeby sobie wejść trochę w cień i na ten deptak się przedostać. I kawałek musimy się przebić na drugą stronę, tak jakby tego cypla, żeby... I tym razem tam dotrzemy. Tak, tym razem tam dotrzemy. Przechodzimy sobie przez taki lasek. To jest w sumie miejsce idealne, jak ktoś ma ochotę tutaj z dziećmi posiedzieć w cieniu. Może nawierzchnia nie jest szczególnie miła. Ale no jest rzeczywiście, to jest teren taki zacieniony, nawet jakiś delikatny wietrzyk się tu pojawia. A my idziemy na drugą stronę. Co, Misio? Trochę chłodniej. To jest trochę chłodniej, tak. Jest i fajny plac zabaw dla dzieci. Jeśli dla kogoś to jest jakoś tam decydujące. No i mnóstwo punktów takich gastronomicznych, widzicie, jakieś... bary, pizza, hot dogi, owoce, pączki. No takie standardowe rzeczy. Jak to w takich miejscach bywa. Tu, idziemy za Pawłem. No i dobra, ludzi to tu jest od po prostu jasnej cholery. Tutaj, Paweł, po prawej stronie, przy samym brzegu siadamy. Chodźcie. Spójrzcie, jaki kolor ma ta woda. Widzicie, dziewczyny? Cudo, nie? Plaża to może nie zachwyca, bo nie jest jakaś szczególnie szeroka, jest po prostu zatrzęsienie luda. Ale do wody to naprawdę chce się wejść. Widzicie to?
Chodź. Ale piękny kolor wody. Ja nie wiem, czy to widać na tym ujęciu, ale to jest po prostu przepiękny, lazurowy kolor. Woda oczywiście czyściutka. Dobra, na razie tyle. Odkładam telefon, bo dzieciom się chce do wody. Ale jak widzicie, pięknie. Powoli dziewczyny, pilnujcie się razem. Wszystko jest fajnie, tylko tutaj są dosyć takie silne fale. Trzeba mieć większą uwagę na dzieci skupioną, bo jednak wydaje się to momentami takie dosyć silne, te uderzenia wody, więc w przypadku takich maluchów łatwo, żeby się przewrócili, zachłysnęli. No trzeba po prostu mieć ich bardziej na oku. Wszyscy tutaj siedzimy sobie i dywagujemy o tej łodzi, którą tutaj widać w oddali, zobaczcie. Taka tam skromniutka, malutka łódka. I zastanawiamy się, czy to jakiś szejk z Dubaju. Jeden gości się na takiej łodzi, czy może to jest jakaś duża łódź na wynajem, jak taki apartamentowiec. Ciekawa. Ale chciałoby się popływać taką, no taką, powiedziałabym, niemałą łódeczką. Dobra, wzięłam starsze dziewczyny, idziemy się przejść tutaj na te skały, zobaczymy, czy nam się da wejść. Zobaczymy, jaki tam stamtąd jest widok. Bliżej skał zmieniła się już nawierzchnia, jak widzicie, jest więcej takich dużych kamieni. No mniej to jest wygodne przy wycieczce z dziećmi. Ja w ogóle nie lubię tych kamieni, bo one są śliskie i łatwo sobie uszkodzić stopy, paznokcie, hybrydy, te rzeczy. Wiecie, o co chodzi. Chodź! Wiem. Chcecie iść jeszcze, dziewczyny, dalej? Chyba tam daleko nie dojdziemy, bo tam już jest... No tam już ciężej wejść na te skarpy. Idziecie? Zakaz bez stroju kąpielowego, a nie zakaz w stroju. Chodźcie. No. O, ty jesteś.
Okej. A przy okazji jeszcze pykam foty w trakcie, nie? O kurwa. No. I tam też tak jest. I właśnie kurwa. Tak, no. O, na tak pewno, na 100%. A ja właśnie robię albo to, albo to. No. Teraz stare baby idą na spacer. Ja tutaj go nie oglądałem, on też mówił do mnie, jest taki, taki lampa materialny, kurwa, i Cezar tam był taki kurz, za sobie to jest. Aaa, Tosia! A to jest... Jeszcze kolana! Dobra, udało się złapać tą łódkę powrotną do mariny. Jesteśmy wszyscy, policzcie się. Dwie duże, jedna duża, trzy małe. Słuchajcie, a gdzie jest ten? Jest. Co tu się działo w 1900, kurde nie wiem, 50 czy 60? Pamiętnik amerykański. Jest tam, o właściwie to w tym miejscu jest data. Jest tylko rok, na biało, wyrysowany. Co to jest za data, ciężko powiedzieć, co upamiętnia. W każdym razie, zobaczcie, jest tutaj masa kajtów, masa windesek. Bardzo dużo ludzi się tutaj świetnie bawi, zresztą super są warunki, bo jest fajny wiatr. Dzieci zmęczone, chyba od nadmiaru powietrza i po prostu słońce, no myślę, że słońce je tak wymęczyło. Wodna dla naszej pięcioosobowej rodziny kosztuje 70 kun. No to powiedziałabym, że naprawdę niedużo, biorąc pod uwagę te 3 km, które normalnie trzeba byłoby przejść. Więc tutaj mam na myśli czas i energię, którą trzeba byłoby w to włożyć. No nie ma tragedii, naprawdę. Nawet dziwię się, że wtedy nie byliśmy świadomi, w zeszłym roku nie byliśmy świadomi, że jest taka opcja. Paweł tam już nawiązuje znajomości. Jak to ładnie wyhamowało tuż przed ścianą. Poczekajcie, wszyscy w kupie wychodzimy, dobra?
wczoraj siedzieliśmy tak w tej knajpce. No, nagrywam. Wiesz, od tego wiatru. Podoba ci się? Fajnie, nie? Lepiej niż poprzednim razem tutaj? Nie. Nie? No mi się wydaje, że w sumie lepiej wyszła ta wycieczka niż ta w zeszłym roku. Albo tak, tak, tak. Albo tak, tak, tak. Ale tu ruch. Tego jednego. Będzie coś. Chłopaki mówią, że tutaj Makłowicz gotuje. I pewnie jest podróży. To ja powiedziałem. Wiem. Dobra, uwaga, nagrywam. Relacje? No też, ale... Dziewczyny, małe 50? Małe 50? Weź mi, nie czochraj tu. Mikołaj, proszę Państwa, jest ten pomnik, chyba tak należy powiedzieć. Jesteśmy w Baszka Woda i zaraz parkujemy, więc
zbieramy towarzystwo i lecimy dalej w teren. Zakładasz koszulkę? Jacek, założysz? Dobra, jesteśmy w Baszka Woda. Idziemy do Iwana, naszego ziomeczka. A potem idziemy, nie wiem, może lody, może coś do picia. I ładujemy się do samochodu, jedziemy do Promajny. No zresztą zobaczymy, nie? Oliwia. Tej torby nie zapomnisz. Ile mi widzę do widzenia? Dużo ja coś, dużo. Dobrze, to jest. Ale to jest ryba stoi, normalnie się spali i normalnie zjadasz. A kiedy ryba stoi za długo, nie spali się za dobrze, nie da się oleju suli. Przedstawiam Państwu Iwana. Jesteśmy w Baszka Woda. Iwan sprzedaje tutaj różne alkohole, oliwę, inne takie gadżety. W tym ciągu różnych takich, no nie wiem jak to powiedzieć, stoisk po prostu przy marinie. Jakbyście chcieli, to zapraszamy serdecznie. Iwan to jest bardzo serdeczny człowiek, który bardzo uważa Polaków. Weźmy oczywiście. Wodek, nie machaj mi garścią. Jest przede wszystkim bardzo sympatyczny i bardzo życzliwy i bardzo chce. Wodek, no nie machaj, proszę cię. Dobra, kończę gadkę. W każdym razie polecam Iwana i zapraszam tutaj Państwa wszystkich na i oliwę, i wino, a przede wszystkim na miłą pokawędkę. Iwan mówi to trochę po polsku. Miło Wam będzie się tutaj zatrzymać i zamienić się słowa. O, tyle. Ile potrzeba? Ale Mariusz, ile chcesz? Przed chwilą tak ładnie gadałeś. Prosim, prosim. Proszę, proszę pan. Ale tak udawaj Chorwata i sprzedaj coś, żeby się Iwan nie musiał wstydzić za ciebie. To drzyj się. Izvolte wino. Halo, izvolte wino. Paweł, olali cię. Zwolte wino. Dawaj. I teraz tak, jakie potrzebujecie? Nie wiem, słodkie. No to Jezu, Polacy, to już jesteśmy w połowie drogi. Słuchajcie, w chuj rodzajów. Teraz tak, jeżynowy będzie dobrze? Jeżynowy też tak. Iwan. Są klienci. O, dzień dobry. To jest Chorwat. Taka kooperacja, wiesz, polsko-chorwacka. Mamy taką spółkę, joint venture i w ogóle... I w ogóle nie posłuchaj tego. Wytrawne czy słodkie? Słodkie. Wytrawne się bierze, no co wy? To jest słodkie? Spróbujcie wytrawnego, przepyszne. Dobra, otworzyłem. A ile potrzebujecie? 6, 12 butelek, 28. Ale słuchaj, zanim spróbujesz, ile potrzebujesz? Już jak otworzyłeś? Jeszcze nie otworzyłem.
Ale Paweł, dogadaj się z Iwanem na jakiś procent. No co tak będziesz robił? Co? On do mnie musi dać procent. No właśnie o tym mówię, Iwan! Proszę. O tym mówię. To jest proszę, słodkiej ze starowej, a to jest jeżynowej. Na zdrowie. Spróbuję pan. Pan spróbuje, proszę, proszę. Nie, ja chcę wiedzieć, jaki to jest kod Iwana. Zobaczcie, ja mam spokojnie. Bo jest napisane test gratis. Kod Iwana. Klatkę tego i klatkę pół wytrawnie. Może. Okej? Okay? Ty. Dajesz nowego, też chcesz. A to nie masz więcej już? Ma, przyjdzie. No nie. Jak będzie trzeba, Iwan nam przyśle. Nie, no ja chcę, ja się podzielę, nie ma problemu. Na spokojnie, rodzina. Iwan, jaki to jest kod Iwana? Kod Iwana. To jest jak do Iwana. Iwan jest tutaj. Po chorwacki. Iwan. Czy co? Nie, tak właśnie ten, wiesz... Ja też! Butelki brzęczą. Mariusz niesie Władka, żeby się biedny nie wściekał. Po to, żeby chłopaki mogli kupić dobre wino, dobrą oliwę. O matko, ja już ledwo żyję. Paweł biedny. Tarka. Butelki od Iwana. Powiem wam, że jestem ledwo żywa. Nie wiem, czy jesteśmy w połowie drogi, czy bliżej, czy dalej. Ale ledwo, kurde, żyję. No i tak to wygląda, jeżeli mieszkasz dalej niż 50 metrów od brzegu i od morza, i od wody. Pasku wodu. Ledwo żyje. Mógłby ktoś resztę tych bagaży zanieść i podjechać po nas, czy to jest niemożliwe? Mariusz, żyjesz? Najważniejsze, że napój bogów jest, wiesz, cały czas naniesiony. O matko. No właśnie rozmawiamy z Milenką, że jakbyśmy tak mieli dojść do ich apartamentu w Makarskiej, który jest oddalony jakieś, kurde, nie wiem, z kilometr, to co najmniej, jak nie więcej, od morza. Taką krętą drogą, bez pobocza, bez chodnika. Myślę, że byśmy się chyba woleli w głowę strzelić. Bo teraz idziemy jakieś, nie wiem, 400-500 metrów, mamy dość. Ja mam dość! Na przykład ten apartament, który jest w tej chwili, te apartamenty, budynek, który jest oddalony, ja nie wiem, od ile od morza. 400 metrów? 500? 500 chyba nawet nie. Powiem wam, że to już jest przegięcie. A wyżej? To jest katastrofa po prostu. No i to powinno dać wam do zrozumienia. Nie mam słów, mam zadyszkę. Jak daleko nie należy się zapuszczać? Jak wysoko nie należy wynajmować apartamentów. Bo teraz tak, idziemy z dzieciakami, idziemy z jakimiś tam manelami, ale można byłoby tych rzeczy mieć więcej. Teraz tu się w sumie nawet ograniczaliśmy. Nie polecam, naprawdę. Do 100 metrów, do 200 to jest maksymalna odległość, którą my wam polecamy od morza. A cała reszta to jest po prostu porażka, nieporozumienie. Nic tutaj nawet nie widać. Nie widać nawet morza. Ale polskie rejestracje pojawiają się co chwila. Nawet ten parking tutaj jest oddalony od morza jakieś 400-500 metrów. To jest naprawdę daleko. Bo pod górę.
Gdyby było po płaskim, to jeszcze nie byłoby tak źle. Jesteśmy już prawie w samochodzie. Jeszcze tylko 2 minuty. Ja coś znajdę, klucze, wsiadamy i jedziemy do Promajny albo do Bankarskiej. Jest nam wszystko jedno w sumie po takim maratonie pod górę, to jest naprawdę totalnie wszystko jedno wszystkim. Pakujemy się i lecimy. Zdecydujemy po drodze, co dalej. I follow you. Anka, tu będzie w prawo. Nie. Tu mieszkało. Wiem, że tu. Oho. Dojechaliśmy do Promajny. Czekamy na Pawła. Część towarzystwa poszła już przodem na plażę. Plan na resztę wieczoru jest taki, żeby po prostu usiąść na plaży i odpocząć, bo jesteśmy w sumie trochę styrani całą tą wycieczką. Pomimo tego, że ona była przemiła, no w sumie udała się w 100%. To zwyczajnie jesteśmy zmęczeni i należy nam się chwila odpoczynku, więc idziemy zasiąść sobie na kamykach, posiedzimy chwilę. A jutro i zrobimy plan na jutrzejszy dzień. Myślę, że jutro po prostu posiedzimy tak samo na plaży. Może jutro wreszcie zrobimy spacer do Krwawicy, chociaż już w innym składzie, ponieważ część znowu z nas jutro wyjeżdża do Polski. Taki jest plan, moi drodzy. Ale dzień dzisiaj był wyjątkowo miły, udany. Wycieczka ok. No i tyle wam chciałam powiedzieć. Moje dzieciaki poszły przodem już ze starszymi dziećmi na plażę. A ja czekam na Pawła. Widzę, że idzie, to nawet całkiem szybko poszło. Co ty niesiesz? Kanapka z szynką i z salą. Okej. Kola. Chcesz? Więc idziemy. Ja dla dzieci mam mamby. Nie uwierzą, jak zobaczą, że matka Barbara Gawrońska rozdaje mamby. To jest rzecz całkowicie niespotykana. To się nie opłaca. To jest niezdrowe przede wszystkim. Ja tego nigdy nie kupuję. Ale na wyjazd wzięłam jedno opakowanie mamby, żeby dzieciom zrobić trochę radości. No to idziemy się łapać. I zobaczymy. Pewnie chwilę poleżymy, pochillujemy na plaży, potem wrócimy do domu i po prostu odpoczniemy. Jutro też jest dzień, jutro też będziemy się bawić. No i tyle. W każdym razie jeszcze chciałam wrócić do tego rejsu, który był całkiem udany naprawdę, chociaż zakładałam, że będzie słaby przez to właśnie, że mamy dwie wyspy do obskoczenia. Nie jest to może jakaś taka najlepsza opcja. Według mnie dużo bardziej korzystnie jest popłynąć na jedną wyspę i nie tracić czasu na tą drugą, która jest zazwyczaj tylko takim, wiecie, odfajkowaniem. No ale ja dla kogoś, jeżeli dla kogoś jest im więcej, tym lepiej, to dobry kierunek. W każdym razie wycieczka dzisiaj była udana 100%. Obsługa spisała się na 100%. Wszystko jest jakby warte tych pieniędzy, które zapłaciliśmy. A zapłaciliśmy za osobę dorosłą 250 kun, za dzieci połowę tej ceny, a dzieci poniżej chyba 6 roku życia w ogóle to płyną za darmo. Więc to nie są jakieś takie bardzo duże pieniądze. W cenie macie obiad, kurczak albo ryba, wino, woda. Do tego. Także naprawdę całkiem ok. Jak dla mnie, wycieczka godna polecenia. A wy już sobie sami musicie zdecydować, czy to jest coś dla was, czy niekoniecznie.
Dobra, te buki. I słuchają w pod takie pierwsze. No. I tak się zastanawiają, o czym oni nie rozmawiają. O, fajnie, się ten stęp. I to by 5 minut. To co, idziecie? Z tobą. Po raz ostatni. Tak wygląda koniec tego dnia. Przesiedzieliśmy ze 2-3 godziny na plaży na koniec dnia. Już się zrobiło ciemno, więc nie było sensu nagrywać. Władziu mnie bije. Prawda, Władziu? Nie bije. Bijesz Batek, mnie. A ty bijesz z pionchy czy z liścia? Nie bije. Bijesz nie mnie. Bije. Uderzyłeś mnie i to nie raz. I mnie to bolało, Władziu. I się teraz gniewamy. Dobra. A to jeszcze się obraził chłop. No to jest gość, nie, ja pierdzielę. Prostą zasadę. Jak dwa razy z liścia nie działa, to trzeba z pionchy. No, a potem się obrazić. Z pionchu. Z pionchu. Ty to masz coś na ten temat do powiedzenia. Dobra, słuchajcie, ciężki dzień za nami. Nie ciężki, bardzo przyjemny w sumie, bo to był bardzo fajny dzień i fajna wycieczka i każdemu polecamy w sumie. Tak, zdecydowanie. Tak, skracając. To jest fajna wycieczka, ma swoje minusy, ma swoje plusy, ale generalnie polecamy. Ale jesteśmy trochę zmęczeni, bo o 18 dopłynęliśmy do Baszkowoda. Trzeba było jeszcze pokonać, nie wiem ile, milion kilometrów do parkingu. Od Iwana. No. Od Iwana, naszego kumpla z tej mariny, gdzie to Iwan handluje sobie różnymi tam, no takim dobrem różnym, alkoholami. I nie Oliwią. Bije. Dobrze, Wodziu. Zaraz wrócimy do tematu bicia. W każdym razie dojechaliśmy już z Baszkowodu do Promajna, potem posiedzieliśmy sobie w Promajnie z Baszkowodu parę godzin i fajnie spędziliśmy wieczór. I na koniec pożegnaliśmy się z częścią naszych znajomych. Szkoda, że jutro już jadą, prawda? Jacek, Jania i Oliwia. Kurczę, tyle nam pomogli, byli tacy kochani. No, tak po przyjacielsku się zachowali, że naprawdę no, jest i na pewno ich zobaczycie jeszcze. Nieraz. Nieraz na tym kanale. Ale kto jedzie jutro? Oliwia wraca do domu. Ciocia Ania i wujek Jaco. No. Matylda to już chyba właśnie se kipła, co jest w ogóle do niej niepodobne. A te dwa gluty chodzą i nie biją. Uderzyłeś się. Jak przypierdzielasz wargą w kolano, to boli. To boli, no. To już teraz masz nauczkę. No i dobra, słuchajcie, podsumowując ten dzień, wszystko na plus, wszystko się udało, nie zaspaliśmy, zdążyliśmy, rejs super, wyspy super, plaża super, ból super, chociaż chciałam tylko powiedzieć... Super partia! Nie! Powiem wam szczerze, że tak na mój gust, weź tu się patrz, bo ja na ciebie tutaj nakamerowuję, a ty się w ogóle nie patrzysz. Nakamerowywuję. Że w sumie, patrząc tak globalnie na to, co jest do dyspozycji w Chorwacji, to czy to będzie plaża Bol, czy to będzie Promajna, ja aż takiej dużej różnicy nie widzę. Nie. Więc jeżeli sobie bierzecie ten rejs po to, żeby zobaczyć Bóg wie co na tym Bolu, to se darujcie. Nie, chyba, że chodzi wam o to po prostu, żeby sobie zrobić wycieczkę, rejs dla rejsu. I ogólnie taki, wiecie, inny tryb spędzenia czasu w ciągu dnia. Super. Ale sama plaża, sama woda tam w tym miejscu, jak dla mnie... Baszku wodu. No nie ma to specjalnie sensu. Dobra, kończę, bo mi telefon jakieś dziwne komunikaty tutaj wysyła. Muszę sprawdzić, co chodzi. W każdym razie, mówimy dobranoc. To był fajny dzień, polecamy każdemu. Ostatecznie, jakby ktoś miał wątpliwości, to oczywiście pytajcie. Odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące rejsu, jakichś naszych tam... No ile tam, no to jest, nie wiem, 5 zł za odpowiedź, no to chyba każdy chyba ma tyle, nie? Dobra, Klara cię czesze, widzę bardzo intensywnie, Matylda. O, myślałam, że śpisz, Matyś. Odsyłamy dzieci do spania, a my... To nie wiem, ja to widzicie. Relaksuję się wreszcie po całym dniu. Odsyłam dzieci spać. Ty już jadłeś, Władziu, serek. Ile można dostać serków na wieczór?
Chcesz być gruby jak beczka? Nie, Misiek, to jest sam cukier, absolutnie. Nie ma takiej opcji. Nie! Nie! Oho. Wodek, ty się kurde zapominasz. O nie, on za dużo z szyszką, kurwa, przybył. To żeś teraz powiedział. Chodziu, minusik wjeżdża. Sorry. Dobra, powiedz dobranoc. Klara, powiedz dobranoc i się żegnamy na dziś. Dziękuję. Dziękuję. No to było dobre. Dobra, to dziękujemy. Do jutra. Dziękujemy. Widzimy się jutro na plaży. Dziękuję. Bye! Przepraszam. Proszę, dziękuję.
Mm-hmm.